Postanowili zrobić z tej dziewczyny przynętę na rekiny. Czy uda jej się przeżyć? Obejrzyj podsumowanie filmu W szczękach rekina 3D, aby poznać odpowiedź. Spoiler, nie wszyscy przeżyją. Na brzeg oceanu podjeżdża samochód. Wysiada z niego młody chłopak i budzi swojego przyjaciela, który smacznie śpi w drugim samochodzie. To Josh i wygląda na to, że pił wczoraj wieczorem. Jego przyjaciel proponuje mu kolejnego drinka i wręcza mu butelkę z podejrzaną zawartością. Wąchając napój, Josh krzywi się i narzeka, że śmierdzi jak gówno. Z trudem bierze kilka łyków i opada z powrotem na siedzenie. Wygląda na to, że czuje się bardzo źle. Josh i jego przyjaciel Rory są ratownikami pracującymi na tej plaży. Josh zbliża się do brzegu. Przy jednej ze skał z podnieceniem wpatruje się w piękną dziewczynę w kostiumie kąpielowym. To jego narzeczona, Tina. Idą na plażę obejmując się, a potem delikatnie całują na skałach. Wyglądają na absolutnie szczęśliwych. W wodzie pływa mężczyzna w średnim wieku, a przyjaciel Josha ślizga się po falach na desce surfingowej. Wszystko wydaje się być idealne, ale w wodzie widać sylwetkę. Sądząc po wielkości, na plaży pojawił się ogromny rekin. Jednak nikt jeszcze tego nie zauważył. Josh i Tina rozmawiają o przeprowadzeniu do Singapuru. Mężczyzna pływa, a Rory surfuje. Jednak napięcie rośnie z każdą chwilą. A potem mężczyzna nagle schodzi pod wodę, która natychmiast zmienia kolor na czerwony. Ratownik na wieży zauważa to i krzyczy: niebezpieczeństwo, rekin! Włącza się syrena, następuje panika i wszyscy uciekają z wody. Josh uruchamia skuter wodny i rusza na ratunek Roriemu. Ten facet jest nie tylko jego najlepszym przyjacielem, ale także bratem Tiny. Wtedy Rory zostaje zaatakowany przez rekina. Okazuje się być ogromny i z łatwością rozbija deskę surfingową na małe kawałki. Sam facet pozostaje jednak nietknięty. Josh podchodzi bliżej i wyciąga dłoń do przyjaciela, ale nie udaje mu się wyciągnąć go z wody na czas. Rekin atakuje ponownie i tym razem ocean robi się czerwony. Drapieżnik ciągnie Roriego na dno. Josh zostaje sam, wciąż trzymając tylko naszyjnik przyjaciela. Chłopak krzyczy z rozpaczy. Nie udało mu się uratować przyjaciela. Minął cały rok. Znów spotykamy Josha. Całkowicie załamany facet zostaje w domu i słucha wiadomości. Na szyi nosi wisiorek swojego zmarłego przyjaciela. Ściany jego pokoju pokryte są wycinkami z gazet o tragicznym wydarzeniu. Są też zdjęcia Roriego i Tiny. Josh robi kawę i zbliża się do okna. Zrywa się silny wiatr, a psy zaczynają tęsknie wyć. Chłopaka to zaskakuje. Stada ptaków pojawiają się na niebie i wszystkie wyglądają na naprawdę przestraszone. Jeden z nich prawie zderza się z samym Joshem. Nasz główny bohater przechodzi obok eleganckiego samochodu, w którym znajduje się dwóch dość podejrzanych mężczyzn w ciemnych okularach. Wygląda na to, że knują coś niezgodnego z prawem. Dziwny samochód wjeżdża na podziemny parking. Josh wchodzi do supermarketu, po drodze zakładając mundur. Właśnie tam teraz pracuje. Ciemnowłosa dziewczyna wchodzi do tego samego supermarketu. Wybiera szampon i chowa go do kieszeni. Tak samo robi z okularami przeciwsłonecznymi. Ochroniarz zauważa to i rusza za złodziejem. Dziewczyna wbiega do magazynu. Tymczasem na parkingu pojawia się kolejny luksusowy samochód. Za kierownicą siedzi przystojny facet z kręconymi włosami w towarzystwie czarującej blondynki z małym pieskiem na ręku. Facet ma na imię Kyle i proponuje swojej dziewczynie zabawę w samochodzie. Pies idzie na tylne siedzenie. Ale nie tylko Kyle i jego dziewczyna dobrze się bawią. W magazynie widzimy kolejną zakochaną parę. To Ryan, inny pracownik supermarketu i ta sama złodziejka. Ma na imię Jamie i przedstawia swojemu chłopakowi okulary skradzione z supermarketu. Ryan nie jest zadowolony z tego prezentu. Zwłaszcza, że wkrótce zjawia się ochroniarz i kierownik. Domagają się od dziewczyny ujawnienia zawartości kieszeni. Znajdują stos skradzionych towarów. Ryan zostaje zwolniony, a Jamie ma zostać aresztowana przez policję i pojawia się jej ojciec. Co za zwrot akcji. Dochodzi do rodzinnej kłótni. Josh udaje się do alejek sklepowych, aby kupić napoje. Nagle zauważa Tinę. Ona też wydaje się być nieszczęśliwa. Chłopak patrzy na ukochaną z bólem. I wtedy obok niej pojawia się nieznajomy. Wygląda na to, że Tina ma nowego chłopaka. Josh odchodzi ze spuszczoną głową. Czy nie zapomniałeś o tym dziwnym samochodzie z podejrzanymi mężczyznami? Okazuje się, że to rabusie, którzy przygotowują się do ataku na ten właśnie supermarket i już ładują broń. Zauważa to ojciec Jamie, który właśnie wsadził swoją krnąbrną córkę do samochodu. Wyciąga broń z bagażnika i podąża za jednym z przestępców. Rabuś zakłada maskę i wchodzi do biura kierownika krzycząc: daj mi pieniądze! Kierownik otwiera sejf, ale ten jest pusty. Sprawca bierze mężczyznę jako zakładnika i kieruje się w stronę kasy. Ojciec Jamie podąża za nim. Funkcjonariusz celuje w złodzieja i zabiera mu broń. Ale co to jest? Słyszymy krzyk, rzuć broń i zauważamy drugiego rabusia, który wziął jedną z kobiet jako zakładniczkę. Jego twarz jest ukryta za maską, choć wygląda na zdecydowanego.
Josh, który przez cały ten czas był smutny w łazience, słyszy strzały. Otwiera drzwi i widzi pracownika supermarketu leżącego na podłodze. Nie daje żadnych oznak życia. Przestępca łapie drugą dziewczynę i jest to Tina. Josh próbuje się zbliżyć i w tym samym momencie ściany supermarketu zaczynają się trząść, a jedzenie spada z półek. To przypomina trzęsienie ziemi, ale nie. Ogromne tsunami niszczy wszystko na swojej drodze. Ludzie wpadają w panikę, próbując uciec z plaż, podczas gdy fale o niewiarygodnej wysokości i sile łamią drzewa i niszczą budynki. Supermarket również jest całkowicie zalany. Ludzie rozpaczliwie chwytają się wszystkiego, by nie dać się ponieść falom. Podziemny parking zostaje zalany, a furgonetka Ryana przewraca się na bok. Jedyną rzeczą, która ratuje Kyla i blondynkę, jest to, że siedzą w samochodzie, który jest dość szczelny. Wszędzie gasną światła. Widzimy mnóstwo ludzi, którzy nie wykazują już żadnych oznak życia, unoszących się w wodzie. Supermarket wygląda jak zalane śmietnisko. Czy ktoś żyje? Owszem. Josh wyłania się z wody, a jeden ze złodziei wspina się na jakieś pudło. To człowiek, który nikogo nie zastrzelił. Widzimy też, że kierownik sklepu i ojciec Jamie też przeżyli, ale policjant jest ranny. Ktoś krzyczy: tatusiu! Jamie też żyje, przytula ojca i płacze. Na najwyższe półki wspina się jeszcze kilka osób. Josh zauważa Tinę w wodzie, podpływa do niej i pomaga dziewczynie wydostać się z wody. Wokół niej unosi się wiele ciał, jednak jej chłopak też żyje. Parking podziemny jest całkowicie zalany. Kyle i jego dziewczyna wołają o pomoc, ale nie ma nikogo, kto by ich uratował. Ryan też przeżywa, ale jego samochód stopniowo wypełnia się wodą. Facet rozbija szybę i wychodzi. Josh wyjmuje żelazną szpilę z nogi policjanta i bandażuje jego ranę. Radzi wszystkim, aby szukali wyjścia z supermarketu, podczas gdy on sam będzie czekał na pomoc wraz z ojcem Jamie. Tina i jej chłopak płyną do głównego wejścia, które jednak jest zablokowane. Nagle dzieje się coś dziwnego. Jedno z ciał nagle znika pod wodą, a sama woda zaczyna się poruszać. Josh krzyczy, aby wszyscy natychmiast wyszli z wody. Niestety, strażnik nie zdążył. Zostaje zaatakowany przez, tak, masz rację, 10-metrowego białego rekina. Jamie próbuje wyciągnąć strażnika z wody, ale zostało tylko jego ramię. Wszystko inne stało się pożywieniem dla tej ryby. W międzyczasie Ryan próbuje znaleźć ocalałych i wydostać się z parkingu. Jednak wyjście jest zablokowane, a w samochodach nie znajduje nikogo żywego. Samochód z Kylem i blondynką jest niedaleko. Facet prosi dziewczynę o but, żeby rozbić szybę. Jest urażona i kpiąco otwiera szyber dach. Kyle wychodzi i znajduje Ryana. W tym momencie ten sam biały rekin przepływa obok ich samochodu. Push! Panika narasta wśród ocalałych w supermarkecie. Znowu widzą płetwę rekina. Drapieżnik pływa w kółko wokół skrzynek i półek, na których siedzą ludzie. Następuje kolejny impuls. Kable elektryczne są zerwane. Jeśli uderzą w wodę, wszystko może stanąć w płomieniach. Josh ma zamiar popłynąć na zaplecze, żeby wyłączyć zasilanie na tablicy rozdzielczej. Jedyny problem polega na tym, że on też jest ranny, a rekin może popłynąć w stronę zapachu krwi. Więc chłopak Tiny decyduje się to zrobić zamiast niego. Założyli na niego metalową osłonę i opuścili go na dno, dając mu rurkę. Rekin przepływa obok faceta, ale go nie atakuje. Najwyraźniej żelazna klatka działa. Chłopak Tiny udaje się na zaplecze, ale rura nie jest wystarczająco długa. Poświęcając się, dzielny młodzieniec odcina ją i wyłącza zasilanie. Bez rurki jednak nie może wrócić, a żelazo na jego ciele uniemożliwia mu wypłynięcie na powierzchnię. Chłopak tonie. Mija kilka kolejnych godzin. Jamie próbuje pocieszyć Tinę i opowiada jej o utracie matki, podczas gdy ocalały przestępca znajduje nóż i przyczepia go do kija, tworząc w ten sposób broń przypominającą harpun. Tymczasem rekin ponownie atakuje samochód z Kylem i blondynką. Aby uratować parę, Ryan próbuje odwrócić uwagę drapieżnika wszystkim, co unosi się wokół niego. Podczas gdy rekin rzuca się na przynętę, Kyle i jego dziewczyna płyną do furgonetki, ponieważ jest ona bardziej niezawodna niż samochód, który ma zostać zalany. Bojąc się o swoje życie, Kyle wrzuca psa do wody, który znika z pola widzenia. Blondynka gorzko opłakuje stratę. Ludzie w supermarkecie ciągną linę, aby jedna osoba mogła się wydostać przez wentylację. Decydują, że będzie to kierownik, ponieważ jest najchudszy. Jednak w tubie jest wiele owadów, więc mężczyzna spada i zawisa na linie. W tym samym momencie z wody wyskakuje rekin i atakuje menadżera. Mężczyzna jest dosłownie rozdarty na pół. Wszyscy krzyczą ze strachu i przerażenia. Ryan uparcie szuka sposobu na wydostanie się. Próbuje wspiąć się po żelaznej rurze do wyjścia, ale wpada do wody. Facet płynie do swojej furgonetki, chociaż rekin podąża za nim. W tym samym momencie Kyle również wpada do wody i staje się kolejną ofiarą drapieżnika. Ludzie w supermarkecie są zdesperowani, tylko ocalały przestępca pozostaje zdecydowany.
Chce dźgnąć rekina, ale potrzebuje do tego haków. Ojciec Jamie postanawia do nich popłynąć, ale jego córka go wyprzedza i wskakuje do wody. Wszyscy zaczynają hałasować, aby odwrócić uwagę drapieżnika. Rekin podpływa do Jamie, a dziewczyna walczy z nim siekierą. Udaje się jej zdobyć haki i przynętę i z powodzeniem wrócić. Przestępca wrzuca do wody ogromny kawałek mięsa, ale rekin przepływa obok niego obojętnie. A potem jeden z ocalałych mężczyzn wyjmuje z kieszeni pistolet. Wygląda na to, że jest to drugi złodziej, któremu udało się zdjąć maskę podczas tsunami. Bierze jedną z kobiet jako zakładniczkę i twierdzi, że znalazł przynętę, po czym łapie ją na haczyk i wrzuca do wody. Pojawia się rekin, ale pierwszy rabuś powala swojego byłego wspólnika, wyciąga kobiety z wody, a drugiego przestępcę zamienia w przynętę. Rekin natychmiast pojawia się ponownie i łapie przynętę. Teraz drapieżnik jest już na haku. W tym czasie Ryan i blondynka siedzą na dachu furgonetki. O, co to jest? Na jednej z tablic jest piesek. On żyje, blondynka śmieje się i płacze ze szczęścia. Ludzie w supermarkecie pływają w poszukiwaniu wyjścia. Nagle słyszą pukanie. To Ryan walący z całej siły w rurę na dole. Jamie rusza, by go uratować. Josh płynie za nią, a Tinie udaje się nawet namiętnie go pocałować. Joshowi i Jamie udaje się zejść na podziemny parking. Tam znajdują Ryana i blondynkę, ale radość ze spotkania natychmiast zostaje zastąpiona przerażeniem. W wodzie jest rekin. Podczas gdy Jamie odwraca jego uwagę, Josh wyciąga broń z bagażnika samochodu jej ojca. Nurkuje i strzela prosto w otwarte szczęki drapieżnika. Rekin jest ciężko ranny, ale wciąż żyje. Ludzie wychodzą z zalanego parkingu, jednak wszystkie wyjścia z supermarketu są zablokowane. Co więcej, rozpoczyna się kolejne trzęsienie ziemi. Z góry spadają kawałki betonowych płyt. Nawet to nie jest najgorsze. Rekinowi udaje się zejść z haka, a w pistolecie skończyła się amunicja. Josh znajduje wyjście. Poraża rekina prądem, po czym ocalały przestępca wysadza w powietrze jeden z transformatorów w supermarkecie, aby zrobić miejsce na ucieczkę. Nasi bohaterowie w końcu wydostają się z supermarketu i widzą, że ich miasto zostało doszczętnie zniszczone. Po niebie latają helikoptery ratownicze. Oni przetrwali. Podobało Ci się podsumowanie? A więc szybko dajcie nam lajki, zasubskrybujcie kanał i śmiało klikajcie w dzwonek, aby nie przegapić nowych, gorących podsumowań. Oglądaliście kanał MovieCode. Do zobaczenia wkrótce!